Kościół, który zna wolność i autorytet płynące z ubóstwa, nie z układów. Kościół, który zużywa się w miłosierdziu, a nie zabezpiecza się ciasno i doraźnie skrojoną sprawiedliwością. Kościół, który świadom swojej niezwykłej roli w dziejach konkretnych ludzi i w dziejach ich wspólnot w Polsce, w Europie, w świecie, nie obnosi się swoimi zasługami. Jest jak jego Pan, wybiera ostatnie miejsce i mówi: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy tylko to, co powinniśmy byli wykonać. Taki Kościół Pan wywyższa. Czyni to również w naszych sercach, bo taki Kościół właśnie do nas przemawia i nas porywa, fascynuje. Do takiego Kościoła chcemy należeć.